Cześć, przygotuję dzisiaj dla Was drinka Aperol Spritz. Jeżeli zastanawiacie się, skąd się wziął i skąd jego fenomen, zostańcie ze mną i oglądajcie do końca. Cześć, witam Was na kanale Co mi się na winie? No dzisiaj odcinek szczególny, którego jeszcze nie było. Mianowicie nie będę opisywał wina, tylko będę opisywał drinka. Wszystko wzięło się stąd, że jakiś czas temu opublikowałem na kanale Co mi się na winie odcinek o Prosecco. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, zachęcam, bo myślę, że wyszedł całkiem przyjemny. No i wtedy zapytałem Was, czy chcecie, żeby taki odcinek osobny o drinku Aperol Spritz powstał. No i w komentarzach daliście mi jasno do zrozumienia, że czemu nie. No więc zakupiłem odpowiednie składniki. Jakie to składniki? Oczywiście Aperol, Prosecco, mam tutaj wodę gazowaną, ona zaraz tutaj wszystko wjedzie w momencie, kiedy będzie to wszystko potrzebne. I teraz tak, ja Wam powiem dwa zdania na temat tego, skąd w ogóle wziął się Aperol i jaka jest mniej więcej historia tego drinka. Jeżeli kogoś to nie interesuje, no to oczywiście możecie przeskoczyć, ja gdzieś w opisie załączę taką klauzulę czasową, gdzie będzie zaznaczone, gdzie ja już zaczynam miksować i degustować tego drinka. Natomiast może warto wysłuchać, jak to w ogóle wszystko się odbyło, no bo może uda Wam się na jakiejś imprezie zabłysnąć. Jest to drink bardzo popularny, więc pewnie często się spotykacie z tym, że ktoś go na jakiejś imprezie czy spotkaniu ze znajomymi sobie pije czy zażyczy. No słuchajcie, można powiedzieć, że to są takie dwie historie, które w pewnym momencie się zbiegły w jednym punkcie. Otóż po pierwsze, musicie pamiętać o tym, że pierwsze takie podwaliny pod Aperol Spritz powstały jeszcze w czasach wojen napoleońskich, nie zasypiajcie. Chodziło o to, że austriaccy żołnierze, którzy okupowali w tamtym czasie włoskie regiony północne, oni uważali, że wina włoskie, które tam napotkali, są za mocne. No i wpadli na pomysł, że można do takiego wina, żeby je trochę rozcieńczyć, dodawać wody gazowanej, czy pewnie wtedy wody sodowej. No, żeby po prostu te wina były dla nich bardziej przyjazne. I to jest historia powstania spritza, czyli po prostu szprycera. Wino plus woda gazowana, szprycer. No i w roku 1919, jeżeli się nie mylę, dwójka braci, która wcześniej, jakieś parę lat wcześniej odziedziczyła interes rodzinny, który polegał na, to była gorzelnia czy destylarnia, to byli bracia, którzy nazywali się Luigi Silvio Barbieri, jeżeli mam nadzieję, że nie przekręciłem, chyba nie. I oni w roku 1919 w Padwie zaprezentowali nowy aperitif i to właśnie był Aperol, chociaż wtedy chyba on się nazywał jeszcze Apero, bez tego L na końcu. No i to była taka nowość, która zaczęła sobie całkiem nieźle poczynać we Włoszech. I później w latach 50. ktoś wpadł na pomysł, żeby Aperol połączyć właśnie z winem i dodać również wody gazowanej. Nowatorstwo polegało na tym, że wino, które dodawało się do tego drinka, było też musujące i najczęściej było to właśnie Prosecco. W roku 2003, i załóżmy, że od tych lat 50. ten drink zyskiwał na popularności, on gdzieś tam krążył po takim, powiedzmy, nocnym życiu Włoch. No i w roku 2003 grupa Campari, czyli ten taki kolos handlowy, zakupił Aperol, czyli zakupił prawa, czy może tą całą w ogóle wytwórnię tego aperitivu. No i wpompował w promocję dużo kasy. Jak gdzieś jest dużo kasy, no to wiadomo, że efekty często są. No i w tym wypadku efekty są naprawdę spektakularne, no bo drink Aperol Spritz jest jednym z takich hitów ostatnich lat, jeżeli chodzi o Polskę. We Włoszech już jest bardzo, bardzo popularny od wielu, wielu lat. No i nie dziwię się, bo ja sam jestem miłośnikiem tego drinka i od czasu do czasu sobie pozwalam go dla siebie zmiksować. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli zastanawiacie się, z czego zrobiony jest Aperol, no to muszę Wam powiedzieć, że pełnej receptury nikt nie zna, to znaczy znają ci, którzy mają znać, natomiast jest generalnie ona trzymana w tajemnicy.
Nie wiem, na ile to jest jakiś chwyt marketingowy, żeby trochę takiego dramatyzmu wprowadzić, ale no podobno tak jest. Na pewno jest to napój na bazie gorzkiej pomarańczy, na bazie rabarbaru, co może być trochę zaskakujące, na bazie chinowca, jeżeli się nie przekręciłem nazwy, chinowiec, to jest drzewo chinowe, tak to się nazywa. Tutaj głównie chodzi o korę tego drzewa. Również zioła, wiadomo, tak jak w Campari, tego typu aperitivach, są też istotne za tą taką charakterystyczną goryczkę Aperola. No dobrze, czy coś jeszcze mogę Wam tutaj powiedzieć? No mogę Wam powiedzieć, ile mnie będzie kosztowało mniej więcej zrobienie tego drinka. Otóż sam Aperol, ja już nawet nie, chyba kupiłem go w Biedronce, jeżeli się nie mylę, on kosztuje mniej więcej około 50 zł. Oczywiście jest dostępny w wielu miejscach. No, etykieta jest taka dosyć charakterystyczna, wiele informacji tutaj nie ma, ale też chyba wiele informacji tutaj potrzebnych nie jest, więc tak to wygląda. Ja do tego wina użyję Prosecco z Lidla. To jest taka mała buteleczka 0,2, kupiona za 8 zł mniej więcej. Jest to wino w wersji spumante, czyli w takiej wersji bardziej nagazowanej, jeżeli ktoś oglądał odcinek o Prosecco, no to już pewnie co nieco pamięta, jaka jest różnica między spumante a frizzante. Jeżeli nie, obejrzyjcie odcinek. No dobrze, i teraz tak, żeby było jasne, słuchajcie, ja nie jestem barmanem, ale myślę, że drinka ogarnę. Robiłem go nieraz dla siebie, dla żony, więc zrobię go chętnie przed Wami. Mam nadzieję, że jakoś tam tego nie spartaczę. Oczywiście wiem, że barmani, którzy ewentualnie na ten film trafią, pewnie się w niektórych momentach złapią za głowę. Nie będę się tym za bardzo przejmował. I teraz tak, mamy kieliszek. Wybrałem taki kieliszek, zresztą zaraz Wam o nim trochę powiem więcej, bo wiąże się z nim pewna historia. Lód, dużo lodu. Pamiętajcie, żeby lodu nie... Jak to zrobić najlepiej, żeby tego kieliszka zaraz nie zbić? Pamiętajcie... Najpierw nałożę, później będę gadał, bo nic nie słychać pewnie. Pamiętajcie, żeby lodu nie żałować, dlatego że te kostki w momencie, kiedy są w większym skupisku, one się nawzajem chłodzą, więc to nie jest tak, że jak macie dużo lodu, to się zaraz drink będzie wodnisty, wręcz przeciwnie. Jakbyście dali dwie kostki lodu czy trzy, to wtedy dopiero ten drink by się zaraz rozwodnił. Teraz tak, Prosecco jest, wygląda tak, jakby było zamknięte na korek. Oczywiście jest to nakrętka. I dobrze, Aperol też jest zamknięte na nakrętkę, więc tutaj nie potrzebuję żadnych dodatkowych narzędzi. I teraz tak, proporcje. Powiem Wam, że są dwie wersje. Jak sobie weźmiecie Aperol i przeczytacie kontretykietę, nie wiem, czy to będzie widać i nie wiem, czy nawet to musi być widać. Ja Wam po prostu przeczytam, o co tutaj chodzi. Tu jest napisane tak. Napełnij szklankę lodem. Wlej Prosecco, następnie Aperol w równych proporcjach. No i powiem Wam, że ja zrobię troszkę inaczej i z tego co wiem, z tego co ja się spotykałem z w większości sytuacji, w których byłem w towarzystwie tego drinka, to te proporcje zazwyczaj są nieco inne. Otóż dwie części Aperol i trzy części Prosecco, czyli ta przewaga Prosecco jest jednak trochę większa. Mam taką profesjonalną miarkę barmańską, tu jest 50 ml. Znaczy, zastanawiam się, od czego zacząć. Może zacznę od Aperolu, czyli tak. Tutaj wlewamy sobie jedną miarkę. Drugą miarkę. Może sobie troszkę bliżej. Może nawet postawię to na środek. No i trzy części Prosecco. Raz. Trochę nabrudzę tutaj. Dwa. I trzy. Te składniki sobie postawię tutaj, żeby się jeszcze troszkę ładnie prezentowały w kadrze. I trzecia część składowa to woda gazowana. Tutaj jedna część, jedna miarka do takiego drinka Prosecco. To może zniknąć z kadru. Magicznie pojawi się taka łyżka barmańska. Troszkę zamieszam, żeby te
Aromaty się połączyły. Oczywiście można jeszcze do prosecco dodać plasterek cytryny. Przepraszam, nie cytryny, tylko pomarańczy. To jest bardzo, bardzo popularne, ale ja tego nie robię, bo... No bo nie, po prostu wolę taką wersję bardziej surową. No tak, barwa, słuchajcie, no myślę, że jest taka całkiem atrakcyjna i pociągająca. Mi się tutaj jeszcze ładne refleksy światła odbijają. Myślę, że w waszych, na waszych ekranach to również wygląda smakowicie. Zapach. No ciekawy, słodkawy, taki właśnie trochę ziołowy, jeżeli ktoś ma do czynienia z włoskimi takimi właśnie trunkami typu Campari, no to na pewno takie aromaty zna i szybko je zidentyfikuje. Winem jakoś specjalnie nie pachnie, no ale nic dziwnego, bo samo prosecco też nie jest jakimś winem specjalnie... takim, wiecie, mocnym, jeżeli chodzi o aromaty. Tak przy okazji ja spróbuję trochę tego prosecco, jak ono smakuje samo w sobie. Ładny zapach, taki czysty. Owocowy, trochę taki mineralny, no fajny, całkiem fajny. W smaku również przyjemne, także myślę, że to prosecco mogę polecić. No ale jak smakuje główny aktor dzisiejszego odcinka, czyli drink Aperol Spritz. No, powiem wam, że no skłania do wspomnień. Ja akurat mam to szczęście, że dosyć regularnie byłem we Włoszech i będąc we Włoszech zawsze sobie pozwolę na co najmniej jednego takiego drinka. No i powiem wam, że on po prostu smakuje dobrze. To jest taki fajny, ciekawy, przyjemny balans między słodyczą, goryczą, ale co również jest fajne w tym winie, nie w tym winie, tylko w tym drinku, jest całkiem świeża, lekka kwaskowatość. To nie jest taka kwasowość jak w winach takich, wiecie, wytrawnych, ale taka lekka, orzeźwiająca kwasowość, która sprawia, że naprawdę pomimo takiej intensywności samego aperolu, macie ochotę wziąć kolejnego łyka, co niniejszym uczynię. I teraz tak. Jeżeli interesuje was tylko Aperol Spritz, jak się go robi, jak smakuje, no to właściwie z mojej strony tyle. Natomiast jeżeli interesuje was, dlaczego na tym kieliszku jest kogut, może go jeszcze tutaj przybliżę. I dlaczego, kiedy wy będziecie oglądać ten odcinek, ja prawdopodobnie będę we Włoszech. Jeżeli chcecie się tego dowiedzieć, zostańcie do końca. Witajcie po krótkiej przerwie. Chciałbym wam powiedzieć o tym, że no, wybieram się do Włoch niedługo. Oczywiście no, mam nadzieję, że ten wyjazd się powiedzie, no bo wiadomo, że nie musi. Ale mam nadzieję, że nie będzie żadnych historii, które mi to uniemożliwią. Powiedziałem wam wcześniej, że ten kieliszek ma taki jeden ciekawy element. To jest mianowicie kieliszek, który ja przywiozłem, nie wiem, czy rok temu, czy dwa lata temu, z takiej imprezy, która nazywa się Anteprime di Toscana. Ja właśnie na tą imprezę się wybieram, zostałem zaproszony tam piąty rok z rzędu, jeżeli się nie mylę. To jest taka impreza, która ma za zadanie prezentację nowych roczników win z Toskanii i no, trwa to ponad tydzień. Pierwsze parę dni jest to impreza zlokalizowana we Florencji i tam głównie omawiane są wina Chianti i Chianti Classico właśnie. I tenże kogut, którego wam pokazywałem, tak zwany Gallo Nero, czyli czarny kogut, jest symbolem Chianti Classico. Chianti Classico to jest taka jakby wisienka na torcie, taki mały subregion w ogóle w regionie uprawiania czy produkcji Chianti. Chianti Classico to są takie najbardziej znamienite już wina, które są no,
Dosyć ekskluzywne, bardzo, bardzo takie znamienite. Muszę wam powiedzieć, że niezwykle je lubię. Na anteprimie zawsze półtora mniej więcej dnia jest poświęconych na to, żeby te Chianti Classico można było spróbować. No i muszę wam powiedzieć, że w zeszłym roku podczas pierwszej doby tej degustacji Chianti Classico spróbowałem dokładnie 300 win. Sami ocencie, co zrobić z tą informacją. W każdym razie muszę wam powiedzieć, że mam ogromny sentyment do tego wina i w pewnym sensie myślę, że ono mnie trochę nauczyło też. Znaczy nauczyło mnie wiele o samym winie. Mówię wam o tym wszystkim, oczywiście to jest trochę tak jakby odłączone od tematyki samego kanału, co mi się na winie, no ale może was to zainteresuje, bo ja zakładam, że będąc we Włoszech jakiś tam materiał nagram i gdybyście chcieli zobaczyć, jak taka impreza wygląda od środka, od strony takiego uczestnika, no to mam nadzieję, że coś ciekawego uda mi się z tego wykroić. Mówiłem, że pierwsze dni to są dni spędzone we Florencji, później ten cała impreza zamienia się w taki, powiedzmy, no trochę taki wesoły autobus, bo jedziemy później do San Gimignano, tam próbujemy win Vernaccia, potem jedziemy do Montepulciano, czyli wino Nobile di Montepulciano, no i ostatnim akcentem są wina z Montalcino, czyli Brunello di Montalcino. No muszę wam powiedzieć, że jest to niezwykle ciekawy wyjazd. No i bardzo się cieszę, że już piąty rok z rzędu organizatorzy tej imprezy mnie zaprosili. Mam nadzieję, że to się nie skończy na tym roku. No w tym roku oczywiście wszystko jest bardziej trochę takie no okrojone. Nie ma gości spoza Europy, z tego co wiem, bo to jest taka impreza, na którą przyjeżdżają ludzie ze Stanów, z Kanady, z Chin, z Japonii, z Brazylii, no właściwie z Australii, zewsząd. W tym roku z wiadomych powodów tylko Europejczycy zostali zaproszeni. Wiem, że nie będzie chyba też producentów win na tych spotkaniach, szkoda, no ale też rozumiem, że organizatorzy chcieli trochę ograniczyć liczbę uczestników. Także jeżeli was to zainteresowało, to zapowiadam, że taki materiał pewnie się pojawi. Jeżeli nie na YouTubie, to może to was zachęci do tego, żeby śledzić moje profile na Instagramie i na Facebooku, bo tam na pewno będę bardzo regularnie wrzucał relacje z tego wydarzenia. No i mam nadzieję, że niektórych z was to zainteresuje. Dziękuję wam za uwagę, tym z was, którzy obejrzeli cały odcinek. Dziękuję szczególnie, wiem, że trochę się przedłużył. Mam do was jeszcze pytanie, a właściwie to jest taka zachęta do komentarza, bo taki klimat włoski jakiś tutaj nastał. Jakie są wasze ulubione włoskie wina? Rzucajcie hasłowo. Czy jakaś odmiana, może odmiana to nie, ale jakie regiony, jakie wina z Włoch sobie cenicie i oczywiście no, postaram się coś wybrać i tutaj na kanale co mi się na winie zdegustować. Co wam jeszcze mogę dodać? No mogę wam dodać, że w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, jest poniedziałek, 10 rano. Trzymajcie się, do zobaczenia. Poniedziałki też potrafią być całkiem przyjemne. Hej!